Hej, witam wszystkich, dzisiaj serdecznie. Dzisiaj taki krótki poradnik o. Jak zainstalować? Tylko o instalacji e, pewnej gry, czyli RBR, czyli Richard Burns Rayleigh. Mm. Na. Przez. No, po prostu, jak zainstalować? To wszystko, przejść jak ściągnąć a nie. Więc chodzimy na taką stronę. To tylko poradnik o instalacji. To nie będzie poradnik jak sterowanie, jak ustawić sobie, nie wiem, hamulce, te inne rzeczy. przecież że może to sobie samemu zrobić, ponieważ każdy używa innego urządzenia. Ja używam kierownicy, ale... Każdy może używać innej kierownicy i też czasami jest tak, że niektórzy mają profesjonalne kierownice, czyli jakieś, nie wiem, fanateki, te inne rzeczy. A ja używam akurat G29 i ustawiam sobie po swojemu, więc e, takie po prostu sterowanie, no to każdy musi pod siebie niestety e, to wziąć pod uwagę, nie. Że każdy ten nie mo jedni mogą grać nawet na padzie, no to więc też pada można ustawić inaczej, nie? Po prostu nie. Każdy ustawia po swojemu. Dobra, ale tu chodzi o instalację e, RBR-a. Czyli mm, wchodzimy na Rally Sim Fans. E, to będziecie mieli, tą stronę będziecie mieli pod filmem. Pod filmem, i najlepiej sobie ją zapisać, dać do zakładki i ją trzymać. Z tego względu, że co jakiś czas wychodzi nowy update, jak to się mówi. I ten nowy update, niestety trzeba albo na nowo zainstalować, albo po prostu uaktu uaktualnić. Nie? Dobra, schodzimy tu sobie w dół i mamy dwa, dwa linki. Link do torrentu. Jeśli ktoś używa torrenta, ja nie wiem, czy ktoś w ogóle jeszcze używa torrentów, bo ja ogólnie nie używam torrenta, ale jest link do torrentu i jest do, do apki. Apkę ściągamy, zaraz wam pokażę. Apkę sobie po prostu ściągamy i tyle, nie? Tu mamy instrukcję do tej apki, do instalacji i tutaj mamy do torrentów, nie? Tu mamy video, tutorial, więc. Do torrentu. Ja sobie ściągam z tej apki. Ja mam wersję V147. To akurat sobie pokażę Wam, jak, jak się uaktualni, nie? Więc dajemy sobie to. Akurat nam się ściąga. Oczywiście. Gotowe. Naciskamy. Oczywiście system Windows was poinformuje, że chroni ten komputer. Bla bla bla. Dajemy więcej ten, nie. Yy... Więcej, że mogą być zagrożenia takie ten, bo to jest nieznany wydawca. No tak, bo to jest nieznany wydawca, bo to społeczność robi, a nie twórcy, bo przecież jak wiemy, że Richard Birds wyszedł chyba w 2001 roku chyba, jakoś tak. Nie pamiętam dokładnie. Mogę zaraz zobaczyć. Yy. Richard Benz, ale tak mi się wydaje, że chyba raczej tak. I w 2004 roku. tak? Tak, w 2004 roku. Więc od 2004 roku, Zobaczcie później yy, yy, wzięli się za to yy, ludzie, nie? Normalnie, dobra. Ale bierzemy. Uruchom mimo to. Oczywiście, tak. Yy, Wersje mamy tylko dwie. Dajemy sobie English. Dajemy OK. Tutaj mamy całe wiadomo, informacje o instalacji i te inne rzeczy. Dajemy next. Wybieramy sobie folder. Ale folder nie może. Oficjalnie nie można tego zainstalować na. Yy, dysku C. Czyli musicie mieć partycję, żeby to na partycji po prostu. Yy, na jakiejś partycji sobie to zainstalować. Nie można tego instalować na dysku C. Tak samo i tutaj, więc sobie lokation, folder, z tej innej rzeczy, i tutaj mamy, gdzie ma być zainstalowany po prostu gra. Możecie sobie, ja tu sobie dałem pobrane wyścigi. Możecie sobie to nazwać, nie wiem, RBR, jak chcecie, po prostu ten nie. Jeśli to mamy, bo to jest oficjalnie, musicie tu tutaj, tutaj sobie zmięcie to od razu. Ja mam tu krótki na e pobrane, czyli tam gdzie ja pobieram sobie folder ten instalator oficjalnie i on tu będzie nam ten. Dajemy next. Widzicie, ja tu mam update. Możemy, jeśli macie już zainstalowane, to dajecie sobie update lub dajecie sobie full installation. nie? Jak na początku pierwszy raz, no to full installation dajecie Tobie, i on wam wszystko będzie wgrywał, nie? Yy, ja sobie mogę updateować to, bo ja nie potrzebuję. Full instalator, Dobra, damy na full. Zobaczymy, co wyjdzie, nie? Jak coś, to ja sobie jeszcze raz to później zainstaluję, to nie ma problemu, nie? Dajemy next. I tutaj mamy serwery. Bo oficjalnie to jest tylko launcher, a resztę plików to wam ściąga. Bo przecież instalator ma tylko. 3, 3 Mega, no 4 Mega, nie? Więc, sobie tutaj, możecie zmienić. Ja akurat tutaj nic nie zmieniam. Daję sobie serwer prime download, dajemy next. Tutaj mamy właśnie zaznaczone wszystko, to co jest do zainstalowania, nie? Oficjalnie, możecie sobie przejść, bo to jest full wersja, czyli możecie sobie to przejść. Oczywiście. Tu macie dodatkowe offlineowe mapy, test mapy. Jak chcecie, to możecie sobie zaznaczyć i sobie je też pościągać. Ja akurat tego nie robię. Wymagane na dysku co najmniej 122 giga. Od razu wam mówię, że tak gra zajmuje 122 giga, nie? To jest pewna wersja, nie? Dajemy next. Tutaj szczerze Wam powiem, ja nic nie zaznaczam. Nie wiem. Może to jest Real Live Video 3D, nie wiem. RBR Hood. Tu mamy open. Ten ja oficjalnie tutaj nic nie zaznaczam. Tu macie wszystko. Ja zostawiam tak jak jest zaznaczone, nie? Żeby było. Nie wiem, może są lepsi ode mnie. Ja akurat tego zostawiam tak jak jest. Może, może to są do, nie wiem, rbr do vr do VR-ki. Jeśli macie, o właśnie, bo to jest do VR. Przepraszam bardzo, to jest do VR, bo widzę VR. Jeśli ktoś posiada VR, ja posiadam VR, ale jakoś samochodówki na VR, że ciężko mi się gra. Gram, kiedyś testowałem ACC, czyli Assetto Corsa Competizione. Fajnie się gra, ale jeśli chodzi o streamy, no to troszkę to źle wygląda. Tak, moim zdaniem jest, nie? Niestety to źle wygląda, ale tak jak mówię. Jeśli ktoś ma wiarkę, to może sobie to pod VR, nie? bo to tu akurat jest, nie? Dajemy next. I dajemy install, nie? Tu mamy wszystko zaznaczone, co będzie do instalowania. install. No i teraz niektóre rzeczy się rozpakowują. Niektóre rzeczy będą się tak yy, to się mówi. Instalo ściągać, nie? U mnie będzie to troszkę dłużej. Bo niestety sport za motosport się ściąga. Nie mogę anulować. Nie wiem czemu. Chciałbym mógł to anulować, ale. Ale nie będę, nie. No i. To nam się teraz będzie pobierać. Ja tego nie będę przyspieszał. Oficjalnie tutaj wytnę fragment, żeby było to miało ręce i nogi. żebyście już mieli końcówkę, nie? No. Jeśli się zainstaluje, usłyszymy się ponownie, nie? O, właśnie, jeszcze to. I nam teraz dopiero pobiera, nie? Nam tu pobiera. Będzie pobierało Więc troszkę to czasu zajmie. O jest Download. Widzicie? Jest pobieranie. Tyle, nie. A ja sobie to może anuluję. To sobie później ściągnę. Nie mogę tego. Anuluj. Też nie mogę. Dobra. No to usłyszymy się. Jak się ściągnie. Dobra, jesteśmy już z powrotem. Podczas pobierania może wam wyskoczyć taki błąd. Tam 7Z coś tam. To od razu wam mogę powiedzieć, że. Yy, dajecie retry i no, dalej będzie tam pobierać, nie. Dalej będzie pobierać. Yy, teraz jest instalowanie. Yy, tego wszystkiego. Czyli już pobraliśmy to. Yy, więc czekamy aż się wszystko zainstaluje. Nie wiem w jakim czasie. Nie wiem, to zależy chyba już od dysku. Ja to akurat na m 2 mam, więc ja sobie to na m 2 instaluję. To powinno być bardzo szybko, nie? Powinno być szybko. Tak jak mówiłem, można grać też na wijarce. Można grać na e Taki, że o macie możliwości duże, w miarę w miarę, czy na bębenkach, czy na czymś innym, to raczej nie. No, ale w tą grę najlepiej się gra na kierownicę. To akurat polecam na kierownicę, nie? Więc zaraz się będzie instalować. I tak jak mówię, tą stronę akurat wam będzie pod filmem. Pod filmem po prostu dam linka i najlepiej sobie go skopiować zapisać, ponieważ yy, oficjalnie coś tam jeszcze wychodzi, nie? Najnowsza aktualizacja właśnie wyszła 1.49, yy, wyszło 11, czyli w sobotę, więc yy, tutaj mamy wersję. To jest pozmieniane po prostu nie. Bardzo dużo widzę, że jest pozmieniane, nie? RBR. I tu mamy wersję 148. I dlatego mówię, no czasami lepiej lepiej sobie to zapisać i najlepiej sobie to updateować, nie? Już nie musicie na nowo instalować, tak jak ja to teraz robiłem, ponieważ nie musicie. Ja to zrobiłem tylko po to, żeby było podporadnik Tak na serio. I. Czekamy i czekamy. Jest 26% już. No to troszkę będzie się działo. Więc wrócimy jak się zainstaluje. I jesteśmy już z powrotem, i nam się akurat ukazuje taki zakończenie instalatora. Możemy od razu sobie yy, nacisnąć, żeby się nam paliło konfigurację. Ale ja ogólnie to zawsze sobie odznaczam. I sobie wejdziemy teraz tak. Nam się pojawi na pulpicie coś takiego. Riley's Infant, launcher, nie? Odpalamy go. I pierwszą rzeczą jest tak: konto online. To sobie załóżcie się od razu, nie? To sobie od razu załóżcie. Jest po polsku, tu sobie bieracie polski język i sobie ten. E, rejestrujecie się i macie już sobie tutaj wpisywane, wpisane, nie? E, możemy dać wirtualną rzeczywistość. Triple screens, nie? Ja akurat to mam oznaczone. Od, moje notatki, no to wiadomo. E, moje powtórki. Akurat mamy tutaj nasze powtórki. Jakie... Tak na serio... Przejechaliśmy, nie? Ekran i grafika. No tutaj rozdzielczość sobie możemy zmienić. nie Zmieniacie sobie rozdzielczość, no to chyba każdy będzie wiedział co i jak, nie? Tu akurat też wysokie czy niewysokie ustawienie VR. Korzystamy ze stału VR czy nie. Więc to też sobie możemy ten śledzenie głową yy, trakira, czyli wiadomo. Yy, tu mamy kokpit i deska rozdzielcza, czyli o kilometry i stopnie i te inne rzeczy. No tu więc. A la, a la, a. Sterowanie. Yy, jeśli, o właśnie. Tutaj możecie sobie dać yy, albo automatyczną skrzynię biegową, albo manualną, czyli możecie sobie zaznaczyć, że yy, Możecie jak jeździcie na automatycznej to na automatycznej, odwrócenie hamulca ręcznego, czyli jeśli macie wajchę to więc możecie sobie, jeśli działa inaczej no to sobie to odwracacie. Tak samo jak jest pedał gazu, czy sprzęgła, czy pedał hamulca, bo to zależy od to jaką posiada kierownicę, podzielony na xboxa. No i takie duperele, nie? Wykorzystanie efektu force feedback'u. Yy, tu mamy dostosu, zakres obrotu kierownicy dla samochodu, czyli no, w szczególności jest 180 stopni. Tak na serio. I tu mamy poradniki, dokumenty, to już nam nie jest niepotrzebne. Opcja zaawansowane, wiadomo, też nie. Mamy najnowszą wersję, widzimy. No i co? I żeby uruchomić grę, to mamy to. RBR i powinna nam się uruchomić gra Zobaczymy zaraz. Oczywiście ładuje się nam giereczka No i mamy 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 tutaj akurat nasz szten Ja nie mam akurat teraz kierownicy podłączonej nie. I tu mamy no, ma online rally, Time trial, Practice, Replay, rally Show, Options, Options. Tu mamy tutaj. Możemy sobie pozaznaczać to, co byśmy chcieli. Tak naprawdę, więc yy, tu mamy autologing, Shop Fix, bla bla bla, ale tu już mówię, to już od Was zależy, co byście chcieli. Yy, tu jest tylko poradnik, jak zainstalować. I te inne rzeczy, nie? I nic więcej: tu mamy screen, język, no to wiadomo, audio, to co by ustawiamy audio z tym, wiadomo. Jeśli streamujecie, czy coś w tym rodzaju, to możecie sobie to I wchodzimy, tutaj mamy to, i tyle. tyle. I tyle z tego poradnika. Pewna serio Exit jest. No i tyle, więc ja myślę, że udał się ten poradnik, jeśli nie, no to różnie, no to przepraszam bardzo, jak coś się mówi, no ale myślę, że będzie ok krok po kroku, więc tyle, więc ja dziękuję wszystkim za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobał, trzymajcie się, to taki krótki poradnik, pa, pa.